Rozpoczynamy drugą część konferencji po meczu z Wartą Poznań. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-1 dla WKS-u. Jest z nami trener gospodarzy, pan Jacek Magiera. Trenerze, jak zwykle prośba o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór. No, gratulacje dla drużyny. Cieszymy się bardzo, że wygraliśmy dzisiaj to spotkanie. Wiedzieliśmy, że przyjedzie do nas drużyna bardzo zdeterminowana, grająca bardzo nieprzyjemnie dla rywali w każdym spotkaniu. Nie tylko dla przeciwko Śląskowi, ale każdy inny zespół ma duże problemy z tym, aby ten zespół pokonać. Oni grają bardzo intensywnie, z pressingiem jeden na jednego na całym boisku. Są to mecze oparte na pojedynkach i myślę, że w pierwszej połowie plan, który obraliśmy, strategię, którą obraliśmy, zmianę systemu, którą przygotowaliśmy, zdało to egzamin. Warta miała spore problemy w tym, aby móc zagrać to, co we wcześniejszych spotkaniach. Też nie wiem, czy widzieliście taką sytuację, jak trener Szulczek przy kontuzji bramkarza zabrał całą drużynę i przygotował alternatywny plan na nas. Cieszymy się, że szybko po tym strzeliliśmy gola po stałym fragmencie gry, gdzie uderzenie na Huela kapitalne zza pola karnego. W przerwie mówiliśmy o energii, o tym, aby cały czas być blisko przeciwnika, aby te pojedynki dalej wygrywać, aby być blisko siebie, aby wychodzić też pressingiem do drużyny przeciwnej na ich połowie. I szybko stracona. Szybka czerwona kartka. No wydawałoby się, że ułatwi nam zadanie, a nie było tak do końca, bo odpuściliśmy przez pewien moment to bieganie, które jest kluczem do tego, aby dalej odbierać piłkę. Gol dla Warty, bardzo dobra nasza kontra, natomiast niewykorzystana strata piłki i rekontra Warty, gdzie nie zaatakowaliśmy przeciwnika na połowie boiska, potem wycofywaliśmy się i samobójczy gol Łukasza Bejgera. Następne minuty tu grały emocje, nie było spokoju. Reakcja nasza z ławki na zmiany, dobre zmiany Szwedzik, dobre zmiana Samiec, Talar, Jezierski spowodowała to, że konsekwentną grą doprowadziliśmy do gola w doliczonym czasie gry. Bardzo ważne 3 punkty dla nas. Gonimy Jagiellonię i taka jest narracja, bo dzisiaj mając 50 punktów chcemy dalej kontynuować zdobywanie punktów. Dziękuję trenerze i prosimy o pytania. Proszę tutaj. Dzień dobry panie trenerze. Czy pan uważa, że był rzut karny na 69 minucie meczu? Dla kogo? Dla nas? A nie wiem. Nie widziałem tej sytuacji. Nie chcę mówić, czy był karny. Od ręka, tak? Tak. Była? Ręka była. Była. Tak. Też zauważyłem, że była. Nie analizowałem tej sytuacji, nie miałem takiej możliwości. No nie powiem, no bo no co mam powiedzieć, czy była, czy nie była, nie widziałem. Proszę, Filip Macuda. Dobry wieczór panie trenerze, Filip Macuda, sport.pl. Gratuluję zwycięstwa. Pytanie o Erika Exposito, który strzelił tą zwycięską bramkę dla Śląska Wrocław. Wcześniej pewnie zadrżały trochę serca kibiców, pewnie też pana. Upadł Erik, chwilę utykał, później wrócił do gry, ale zauważyliśmy to na kamerach, też Kanal Plus, że już po samym spotkaniu był gdzieś tam opatrywany. Chciałbym zapytać, czy już wiadomo, wiem, że teraz nie zagra z Górnikiem, tak, bo będzie zawieszony, natomiast czy wiadomo, jakiego rodzaju to jest uraz i czy są już jakieś wstępne, nie wiem, rokowania? Nie wiem, jaki to jest uraz. Na pewno ten mecz kosztował go dużo wysiłku, pracował i w ataku, i w obronie. To co powiedziałem, graliśmy dzisiaj inaczej niż w poprzednich spotkaniach, jeżeli chodzi o system ustawienia i też założenie, ale Erik zapracował bardzo mocno dzisiaj na to zwycięstwo, na 16 gola. I też powiedzieliśmy sobie przed meczem, że najważniejsze jest to, aby dać siebie wszystko i zejść na czworaka z meczu. I Erik dzisiaj no dał z siebie, myślę, że wszystko. Chyba, że tyle mu jeszcze zostało na 10 minutę doliczonego czasu gry, jakby taka była. Ale na pewno dobry mecz. Nie zagra w Zabrzu. Kto zagra za niego,
w jakim systemie, ustawieniu zagramy, nie wiem. Dzisiaj nie chcę na ten temat mówić. Będziemy się przygotowywać strategicznie do tego spotkania od poniedziałku, wtorku. I drugie pytanie od Tomaso Guercio, bo rozmawialiśmy z kolegami i uznaliśmy, że to był chyba dobry występ tego zawodnika. W pierwszym składzie po raz pierwszy na pozycji prawego wahadłowego w nowym systemie. Jak pan oceni tego młodego piłkarza dzisiaj? Bardzo dobrze ocenię tego piłkarza. Takie MVP bym powiedział naszego zespołu, nie zabierając nikomu wkładu w to zwycięstwo, bo to by było za proste, ale patrząc na to, że był to jego pierwszy mecz przed własną publicznością, jest to drugi jego mecz na poziomie ekstraklasy, to zagrał bardzo pewnie, dojrzale, dobrze. Piotr Jęzga-Zdorzowska, panie trenerze, to porozmawiajmy już o tym chwilkę, dlaczego ta gra tak stanęła po tej czerwonej kartce, bo ta bramka to było jedno, tak pan mówił, rekontra, ale później tak naprawdę strzał Bejgera zza pola karnego i bardzo mało było tego Śląska w ofensywie. Czy to problem taki w głowach piłkarzy? No bo ten mecz był teoretycznie wygrany. Prowadzenie skromne, ale Warta nie oddała strzału do przerwy celnego, nagle traci zawodnika, a Śląsk staje totalnie. No chyba to jest po części odpowiedź zawarta w pytaniu. Wcale nie jest powiedziane, że to gra przeciwko 10 zawodnikom jest lepsza, łatwiejsza. Czasami wiedząc, w jakim miejscu jesteśmy i wiedząc podświadomie, że my to musimy wygrać, wkrada się wątpliwość. I tej wątpliwości mieliśmy kilka razy przy graniu. Był duży problem, mimo tego, że graliśmy w przewadze w założeniu pressingu, bo Warta wychodziła. Dlaczego wychodziła? Bo grała 6-5 i ona miała przewagę na swojej połowie, bo my zostawaliśmy linią obrony bardzo, bardzo nisko i tej przestrzeni nie zdobywaliśmy. To co powiedziałem, nie grała głowa, grały emocje, grała obawa taka, żeby nie stracić gola. Straciliśmy, stanęliśmy, ale na szczęście w odpowiednim momencie się obudziliśmy i strzeliliśmy gola w doliczonym czasie gry, który jest bardzo ważny w kontekście budowania mentalu, budowania tej takiej pazerności do gry do końca. Warta jest bardzo niebezpiecznym rywalem. To miejsce w tabeli na pewno nie jest adekwatne do tego, w jaki sposób grają, ile krwi psują wszystkim przeciwnikom. Natomiast no, 6 chyba sytuacji stworzyliśmy, Warta 2 w tym meczu. No, mieliśmy przewagę, no, trzeba powiedzieć, że wygraliśmy zasłużenie i też trzeba pochwalić Samca Talara za ten pojedynek wygrany w polu karnym. 2 razy poszedł na prawą nogę i to doprowadziło do problemów w linii obrony. No i to co powiedziałem, decyzję o strzale na Huela i Exposito w polu karnym prawą nogą. Bardzo podobny gol chyba do tego, co w Radomiu strzelił. Tak mi tak się na szybko gdzieś tam rzuciło. No ale gol na Hu zgodnie z planem, przygotowany stały fragment gry, który chcieliśmy zagrać i zagraliśmy. To jeszcze pytanie o nieobecnych, bo padła informacja, że Patryk Olsen z powodów rodzinnych, mamy nadzieję, że już do Zabrza będzie gotowe, a Petr Schwarz, to jest jakiś poważny uraz? Tak, Patryk Olsen poleciał do Danii, sprawy rodzinne. Są ważniejsze często niż mecz. Kiedy wróci, nie powiem w tej chwili, może to być poniedziałek, może wtorek, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. Ale też nie chcę tutaj mówić, kiedy będzie do naszej dyspozycji. Petr Schwarz złapał kontuzję wczoraj na treningu. Był przewidziany do gry od początku. Natomiast tak wyszło. Na konferencję mając, nie wiedziałem o tym, że wypadnie nam w ostatniej chwili z 8-20 meczowej, tak samo jak i Michał Żuchowski, który też doznał kontuzji na wczorajszym treningu. Dzień dobry panie trenerze, mam pytanie odnośnie Patryka Klimali. Dzisiaj były bardzo piękne sceny po meczu, gdy kibice śpiewali jego imię i nazwisko i w kontekście dyskwalifikacji Erika Exposito na mecz z Górnikiem mam pytanie, czy uważa pan, że to może być ta szansa na przełamanie dla Patryka? Tak, uważam, że to może być szansa na gola. Uważam, że to jest zawodnik, który jeszcze strzeli kilka goli w tym sezonie. Dziękuję.
Czy mówię to z przekonaniem. Taka pauza była nie dlatego, tylko no, robił pracę, jeżeli chodzi o bieganie, o męczenie przeciwników, o to, jakie mamy zadania na... Co robi? Nie macie mikrofonu, nie słychać was było. Proszę, Antoni. Panie trenerze, jeszcze chciałem wrócić do Erika Exposito. Przepraszam, że teraz, ale dorwałem się do mikrofonu. No bo tak się złożyło, że od połowy września 18 meczów wytrzymywał bez tej czwartej żółtej kartki. Dzisiaj się stało. Tak trochę przewrotnie zapytam pana, skoro już mógłby pan wybierać, to woli go pan nie mieć meczu z Górnikiem, czy z Legią następnym? Nie wiem, czy zagra z Legią. Bo nie wiemy, co się wydarzy do tego spotkania. Także no, biorę to, no bo dlaczego mam nie brać? No taka sytuacja, no dostał, wytrzymał i tak bardzo długo, trzeba powiedzieć. Widocznie tak ma być. Czy to dobrze, czy źle, czas pokaże. Jeszcze. Nie, to nie było, że niepotrzebna żółta kartka. Tam było raczej stwierdzenie, że ma być bliżej napastnika do zbierania drugiej piłki, która spadała pod nogi rywala i stąd to mu powiedziałem. Natomiast w przerwie miałem z nim taką indywidualną rozmowę o tym, aby uważał. I też po tej czerwonej kartce dla Warty uznałem, że nie ma co ryzykować tym, że za chwilę złapie kartkę i mecz się wyrówna, jeżeli chodzi o granie 10-10. Stąd też zmiana na Janasika. Gdyby nie ta żółta kartka w pierwszej połowie, Macenko grałby maksymalnie w miarę możliwości do końca. Jeszcze o Buraka Incza chciałem zapytać. Wiem, że jest po kontuzji czy tam po chorobie. Dzisiaj nie miał pan takiego momentu, żeby go jednak wpuścić. Puścił pan Szwedzika Jezierskiego. Choćby z uwagi na to, że pamiętamy jego gola z pierwszego meczu w Poznaniu. Być może to był taki moment, kiedy szuka pan tego gola i fajnie byłoby mu dać szansę w takim meczu. Nie był jeszcze gotowy? Nie, był dylemat, kogo wpuścić, czy Buraka, czy Jezierskiego. I nie wchodziło tutaj za, żeby nie wchodził Szwedzik, tylko Burak. Szwedzik wchodził 1-1 za Klimale, za napastnika. Chcieliśmy wykorzystać szybkość tego piłkarza i wykorzystaliśmy. Nie chcieliśmy tutaj zmieniać systemu, że będziemy grali na jednego napastnika w końcowej fazie gry. Natomiast Burak nie trenował długo. Ja wiem, że on inaczej do tego patrzy i pewnie powiedziałby mi, że te 12 minut by wytrzymał. Ja też powiem, no chcemy też zobaczyć naszego zawodnika młodego z Akademii, wychowanka, zagrał. To po pierwsze. Druga sprawa jest też taka, chcemy jak najszybciej zrobić limit młodzieżowca, bo nie stać nas na to, żeby płacić 500 tysięcy kary za te niewykorzystane minuty. Dlatego jest to bardzo ważne. Nie wiemy, co się wydarzy w ostatnich dwóch meczach tego sezonu. Jeżeli wykorzystamy ten limit, być może strategia nasza będzie taka, że wtedy już będziemy mogli nie patrzeć na to, że musimy grać dwoma, trzema, jednym młodzieżowcem, tylko wystawimy wtedy drużynę, która zagwarantuje przed meczem nam dobry wynik w meczach końcowego sezonu. Także to też była strategia na to, aby tych minut robić jak najwięcej. I dzisiaj zrobiliśmy. Guercio 90, Bejger 60 parę chyba. No i Jezierski 12. Czy są jeszcze pytania do trenera? Nie widzę. Dziękuję państwu. Dziękuję. I do zobaczenia na kolejnych.